Będziemy uczyć się programowania na aplikacji PixBlocks. Ona za pomocą animacji, za pomocą gier pomoże nam wejść w ten świat. Jeśli chodzi o PixBlocksa, to jest nasza aplikacja. Wrzucam Wam link do naszej strony. Jeśli macie ochotę, po tych zajęciach możecie sobie ściągnąć PixBlocksa. Jeśli chodzi o zakładkę pobierania, to Wam też tutaj wrzucam. Najlepiej po zajęciach to zrobić, żeby teraz się skupić na tym warsztacie, a dopiero potem działać sobie samodzielnie. Oczywiście ten webinar będzie nagrany, on pojawi się tutaj na naszym kanale YouTube'owym. Wrzucam Wam również link do kanału YouTube'owego. Tutaj pisze Oliwia i Igor, że nie słyszą. Nic nie słychać. Już sprawdzamy. Powiedzcie, czy słychać, czy nie? Tak, słychać. Napiszemy, jak. No dobra. No, proszę o ten spam, żeby on tam trochę ucikł, bo jak ktoś będzie miał pytanie, to on to pytanie mi przeleci i nie będę w stanie odpowiedzieć. Okej, jeśli chodzi o PixBlocksa, ja mam tutaj już pobranego. Mam otwartą aplikację. Strona logowania, jeśli nie masz konta, możesz się zarejestrować, możesz korzystać z tej aplikacji w wersji offline. Z tym, że przy wersji offline nie pozwala ci to zapisywać twoich postępów w nauce. I na przykład, jak stworzysz jakąś grę, no to nie będziesz mógł pochwalić się kumplowi na takiej zasadzie, że pójdziesz do niego, wpiszesz swój login, wpiszesz swoje hasło. I no, nie pochwalisz się swoim postępem. Jeśli chodzi o rejestrację, bardzo prosta rejestracja. Przechodzimy wszystkie pola, wybieramy sobie awatar, logujemy się. Ja już tutaj jestem zalogowany na swoje konto. I dzisiaj przejdziemy sobie od kursu pierwszego, przypomnę, co każdy guzik robił, przypomnę Wam pętlę, przypomnę Wam, jeżeli nauczymy się grawitacji, nauczymy się obsługiwać trampolin, stworzymy sobie grę. Jeśli chodzi o ekran startowy, jestem właśnie w widoku kursów. Widok kursów, czyli widok, który systematyzuje nam tutaj kursy. My będziemy dzisiaj zajmować się, no tutaj tym wstępem. Jest to lekcja dla początkujących, więc tutaj zajmiemy się tym, co widać na początku. Widzicie tutaj jeszcze wasz awatar z różnymi elementami. Jeśli chodzi o elementy, które można sobie dokupywać, tutaj jest sklepik za zadania, które no, rozwiążecie, dostajecie gwiazdki, czyli jako waluta działająca w naszym sklepiku. Jeśli ktoś ma pytanie, dlaczego mam samochód na głowie, zapraszam do poprzednich webinarów moich, tam się wyjaśnia. Na YouTubie wrzuciłem Wam właśnie link do naszego kanału. Jeśli chodzi o to, co jest tutaj, no to jeszcze są opcje użytkownika w dostępie naszym. Opcje użytkownika, które pomagają mi wyedytować profil, zmienić hasło i w ten deseń. No nie będziemy się tym zajmować. Przechodzę do widoków kursów. Moją twórczością zajmiemy się pod koniec tych zajęć, a zaczniemy sobie zajęcia od kursu pierwszego, od ruchu i rysowania. Tak, w ramach przypomnienia szybko postaramy się tą wiedzę, którą już mamy, usystematyzować. Jeśli ktoś nie miał jeszcze do czynienia z programowaniem, to będzie mógł sobie tą wiedzę przyswoić. Jeśli chodzi o kurs pierwszy, przykład pierwszy, lekcję pierwszą, czego nas uczy, no to przede wszystkim działania guzików i cała legenda ruchów, która tutaj się znajduje, cała legenda
przycisków. Przyciski, znak zapytania to jest polecenie do zrobienia. W tym miejscu znajduje się nasz króliczek, czyli nasza plansza, po której będziemy działać, a tutaj są klawisze, które wprawiają go w ruch, tak? Albo sprawiają, że nasz kod, który jest napisany tutaj, zaczyna oddziaływać w jakiś sposób na planszę, którą widzimy tutaj. To jest guzik, który sprawia, że kod wykonuje się krok po kroku. To jest guzik, który sprawia, że ten kod wykonuje się cały. To jest guzik, który sprawia, że przechodzi od razu do końca kodu. Suwadełko do zmieniania prędkości wykonywania kodu. Siódemeczka, która znajduje się tutaj, to jest ilość wykorzystanych bloczków. W tym przypadku mamy 7 bloczków. Musi pan innym, dobrze, coś tutaj się w czacie dzieje. Jeśli chodzi o bloczki po lewej stronie, to bloczki do wyboru, czyli bloczki, które wprawiają naszego królika w ruch albo każą mu wykonywać jakąś czynność. Jak wcisnę literkę I, nad tymi bloczkami mamy tutaj podpisy, więc nie jest to trudne, wystarczy przeczytać, co robi dany bloczek. W tym przypadku ja tutaj uznaję myślenie bardziej prostolinijne, czyli króliczek rysować kaktus, króliczek w prawo i ten deseń, żeby to było dla nas proste na początku. Okej. Jeśli chodzi o ten kod, to zobaczcie, tutaj akurat będzie nasz króliczek, króliczek rysuj kaktus, króliczek przesuwaj się w prawo, króliczek rysuj kaktus, przesuwaj się w prawo i tak dalej. Sprawdźmy, co on tutaj robi, może po kolei, tak? Wykonuje kod, zobaczcie. Podświetla się, po kolei będę przeskakiwał, przesuwa się w prawo, rysuje kaktus na pikselku, na którym stoi, pikselku, czyli kwadraciku tym podświetlonym, tak? One są pozaznaczone, jak widzicie, że tutaj powiększę, podświetlają nam się na ciemny kolor, no to będę wiedział, że teraz króliczek przeskoczy, narysował mi kaktusa, przeskoczy w prawo, narysuje kaktusa, przeskoczy w prawo i tak dalej, i tak dalej. Tak, wykonał polecenie, które tutaj mamy. Może do przykładu trzeciego. Jeśli chcesz, żeby królik narysował kaktus w innym miejscu, musisz go najpierw przesunąć. Użyj instrukcji przesuń królika w prawo. Czyli chciałbym, żeby tutaj powstał, na tym pikselku powstał kaktus. Może zmienimy wielkość, plusik i minusik do zmieniania wielkości. Na tym pikselku miał powstać kaktus, czyli króliczek najpierw przesunie się w prawo, następnie narysuje kaktus. Tak po kolei. Przesuwa się w prawo, rysuje kaktus, kończy. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie wyświetla nam się jeszcze legenda ruchów i legenda tego, co tutaj się dzieje, czyli króliczek wykonał dwie czynności w tym przypadku, później będzie wykonywał ich o wiele więcej. Zobaczycie. Tutaj mamy szerokość planszy, czyli dwa pikselki, 1, 2 i wysokość, czyli 1. Pozycja X i Y to jest pozycja na osi współrzędnych. Na razie nie będziemy tego wprowadzać. Lekcja dla początkujących, będziemy sobie to po świętach wprowadzać. No, Michał, tutaj widzę, że sobie zasłużył elegancko na bana, bo tutaj nam spamuje. Igor pisze, pan musi wyjaśnić tak, żeby wszyscy umieli, bo nie wszyscy to potrafią. Igor, słuchaj, właśnie to tłumaczę. Okej, legenda jest wyjaśniona. Może specjalnie dla Igora usystematyzujemy wiedzę, którą zdobyliśmy dotychczas. Tutaj pojawiają się jeszcze nowe przyciski. Pojawia się przycisk zielonej gwiazdki, która pokazuje nam, jak ma wyglądać nasza plansza po wykonanym zadaniu. Zobaczcie, w ten sposób. Niebieska gwiazdka wykonuje kod za nas, ale wtedy pozbawia nas możliwości zdobycia gwiazdki, którą możemy wykorzystać w sklepie.
Wciskam sobie literkę i chcę te podpisy pod moimi bloczkami do wyboru. Tutaj akurat jak nie pamiętam, co miałem zrobić, to wciskam znak zapytania, postać kaktusy, pozostawiając przerwę pomiędzy nimi. No ok, jak to zrobić? Od jakiego bloczka zaczynamy? Pojawiają się pytania o Pythona. Python będzie, już wam mówię, wrzucę wam tutaj link do Pythona, kiedy będzie. Sprawdzić sobie trzeba tutaj i na tej zakładce będą pojawiać się, tam jest terminarz zajęć, który warsztatów. I tutaj ładnie odpowiadacie, że narysuj kaktusa, od tego zaczynamy, no elegancko, zobaczcie, te kaktusy na razie są takie jakby za mgłą. Ten kaktus powinien znaleźć się na tym pikselku, czyli na tym, na którym stoimy, więc zaczynam od polecenia króliczek, rysuj kaktus. Następnie co będzie? Dobra, świetnie, będzie w prawo. Następnie. Świetnie, w prawo. Jeszcze raz, czyli nasz króliczek narysuje kaktusa, przesunie się w prawo, przesunie się w prawo. Trzeba, no, musi narysować kaktusa, jeszcze raz, przesunąć się dwa razy w prawo. No i tutaj nasz gostek skończy rysować. Sprawdzamy, jak to będzie. Może bardzo wolno tutaj puszczę. Jeszcze raz przypominam, suwak służy do zmiany tempa wykonywania kodu, który znajduje się tutaj. Zobaczcie, tutaj w nawiasie pojawiła nam się jeszcze jedna cyfra. Jest to cyfra, która mówi nam o ilości, maksymalnej ilości do wykorzystania bloczków. Tak? Czyli jeśli mam tutaj 7, to maksymalnie mogę w tym miejscu wykorzystać 7 bloczków. I ja wykorzystałem maksymalną liczbę bloczków. Sprawdźmy. Zaczyna się. Przechodzi, dostaje gwiazdkę. Jestem gotowy, żeby przejść do kolejnego zadania. Tutaj przykład czwarty pokazuje nam to, że nie tylko możemy rysować kaktusy, są jeszcze inne przedmioty, ale tych przedmiotów jest jeszcze o wiele więcej. Nauczymy się ich używać i zobaczycie, jakie to są podczas gier. No może puścimy tutaj naszego króliczka, który zacznie rysować kaktus, przesunie się w prawo. I według tego kodu będzie podążał. Zobaczmy, jak to wygląda. Ok. O, może zadanie ósme, żeby usystematyzować wiedzę przesuwania się. Od czego zaczynamy? Mamy zasiać trawę tam, gdzie jej nie ma, czyli podmiana bloczków. Zobaczcie, to ma wyglądać w ten sposób. Mam podmienić bloczki. No dobra, tam przechwałki. Kto ile ma gwiazdek? Fajno, fajno. Co tutaj należy zrobić? Od czego zaczynamy przy podmianie bloczków? Dobra, świetnie. Stawiamy trawę. Następnie. Piotr ma rację, tutaj Maciej tak samo pisze. Przesuwamy się trzy razy w prawo, czyli 1, 2 i 3. Trzy pikselki. I znowu, tak jak mówicie, rysujemy trawę, przesuwamy się w prawo, rysujemy. Sprawdzamy. Ok, zadanie wykonane, dostaje gwiazdkę. Jeśli chodzi o ruch, ten ruch mamy już poznany. Może przejdziemy sobie też do pętli. Pętla, czyli narzędzie, bloczek, który pomaga nam zmniejszyć ilość użytych bloczków. Zobaczcie tutaj w przykładzie pierwszym. W przykładzie pierwszym muszę zamalować cały słupek wodą. Tak?
Jeśli chcesz, żeby królik narysował 10 razy wodę, to umieść instrukcję w pętli. Ja umieszczam tą instrukcję w bloczku fioletowym, w bloczku pętli, który sprawia, że jak wystartuje program, to 10 razy powtórzy mi to, co jest w środku w nim. Czyli króliczek narysuje wodę, przeniesie się do góry, znowu narysuje wodę, przeniesie się do góry. Jeszcze tutaj sobie Olka wyrzucimy, bo nam tutaj spamuje. Przeniesie się do góry i tak w kółko będzie się wykonywać ten kod, który znajduje się w pętli. No, wykona się w tym przypadku 10 razy. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Zobaczcie. Tutaj się odlicza ilość wykonanych pętli. No i OK. No może zadanie pierwsze, żeby tą wiedzę użyć w praktyce, jak działa pętla. Jeszcze raz przypominam, zielona gwiazdka, jak sprawdzam, jak ma wyglądać nasza plansza po wykonaniu zadania. Zaczynam tutaj od pętli, bo chciałbym, żeby cały czas nasz królik coś robił. Zobaczcie, tutaj cały czas ma rysować monety i przesuwać się w prawo. Czyli teraz od czego zacznę tutaj w pętli? Tak, te osoby, które napisały, że najpierw rysuj, tutaj zmienimy na monetkę i w prawo, miały rację. Puścimy królika, puścimy nasz kod. No okej, rysuje, przesuwa się w prawo. Przykład drugi uczy nas tego, że możemy tutaj w pętli zmienić ilość wykonywania kodu. Tutaj akurat liczba 15, czyli zobaczcie, jak tutaj mam wysoki słupek planszę naszą na 15. W łatwy sposób mogę to sprawdzić. W tym miejscu tutaj pojawia się moja pozycja na osi Y i na osi X. W tym przypadku widzę, że planszę mam wysoką na 15. Oś Y to oś odpowiadająca za wysokość, oś X za poziom, za horyzont. No i ten przykład pokazuje, że 15 razy wykona się kod, który znajduje się tutaj. Może trochę przyspieszymy. Wykonał się. OK. No tutaj ta wiedza, którą mieliśmy w przykładzie drugim w praktyce. Wstawiam pętlę. Wstawiam szóstkę, bo więcej mi nie potrzeba. Mam wysoką planszę na 6. Rysuję monety, przesuwam się do góry. Czyli zaczyna się od pętli i pętla wykonuje się tutaj 6 razy. Przykład trzeci, zobaczcie, pokazuje nam, że w pętli może znajdować się wiele kodów, nie tylko dwa, tutaj akurat mamy 4. No może na podstawie przykładu czwartego wam to pokażę, jak to działa. Zaczyna się od pętli, no i przesuwa się dwa razy w prawo, rysuje znak. Tak, w ten sposób. O, może zadanie siódme, które nauczy nas tego, że przed pętlą również może znajdować się inny bloczek. Proszę powiedzieć mi, od czego tutaj zaczniemy? Macie rację, zaczynamy od góry. Następnie pętla. I rysujemy. Przesuwając się w górę. Czyli pętla pozwala nam użyć mniejszej ilości bloczków. Proszę bardzo, zobaczymy. Tutaj zamiast użyć tych bloczków 10, użyłem ich 1, 2, 3. Tutaj mogłem jeszcze zmienić. Zobaczcie, jak nie zmieniłem ilości w pętli, to ten kod zanim się wykona, to króliczek tutaj stoi i mruga nam, tak? Czyli cały czas wykonuję pętlę. Byłoby o wiele szybciej, gdybym zmienił tutaj na 5.
OK. O, przykład piąty pokazuje nam to, co już właśnie przed chwilą zrobiliśmy. Instrukcje warunkowe. Instrukcje warunkowe. Jeśli chodzi o instrukcje warunkowe, to też wam wytłumaczę. Fajna sprawa. Będziemy też dzisiaj używać. Pokazuje nam to, że jeżeli króliczek widzi coś, to króliczek wykonuje inną czynność. W tym przypadku króliczek, jeśli widzi niebieską flagę na swojej drodze, to narysuje w jej miejsce flagę czerwoną. Zobaczcie, jest to umieszczone w pętli. Co to znaczy? To znaczy, że zaczyna się nasza pętla, dziesięciokrotnie wykona się ten kod tutaj. I jeżeli króliczek widzi, to króliczek rysuje. Jeżeli nie widzi, czyli ta pętla warunkowa się nie wykona, to przechodzę do tego kroku. Sprawdza, zobaczcie, sprawdza królik. Sprawdza królik, czy jest flaga w tej pozycji. Nie ma. To przechodzi do tego kroku. Czyli do góry. Sprawdza, jak jest, to rysuje czerwoną flagę. Tutaj może zadanie pierwsze, żeby tą wiedzę usystematyzować. Od czego zaczynamy? Tak, zaczynamy od pętli. Następnie do pętli, co powinienem wrzucić? Halina i jeszcze kolega jeden spamuje, to nie koncert życzeń. Będziemy to robić na spokojnie. Jasne, Eryk. Instrukcja warunkowa wchodzi do środka. Następne. Jeżeli królik widzi czerwony klucz, ma go zamienić na klucz żółty. Zobaczcie, czyli jeżeli królik widzieć czerwony, króliczek rysować żółty i ma przesuwać się w prawo. No sprawdzamy, pętla się zaczyna, sprawdza, nie ma klucza, przesuwa się w prawo. Jest, zamienia go na klucz żółty i przechodzi dalej. OK, zadanie wykonane, może do przykładu drugiego. W tym przypadku uczymy się tego, że możemy wstawić w instrukcję warunkową wiele bloczków. W tym przypadku będzie to tak wyglądało, że króliczek będzie przesuwał się w prawo. Jeśli wejdzie na piksel z kłódką, to wskoczy nad nią, narysuje nad nią kluczyk i zeskoczy niżej. I będzie działał po tej płaszczyźnie. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w praktyce. OK, sprawdza, jest kłódka, więc przenosi się do góry, rysuje kluczyk. Nie ma kłódki, więc przesuwa się od razu w prawo. Jest, rysuje kluczyk. No, może tutaj zadanie szóste, żeby tą wiedzę sobie użyć. Zobaczcie, w tym przypadku chciałbym poruszać się po tej stronie planszy. Jeśli króliczek zobaczy platformy, w sensie część platformy, no to chcę dorysować inną część. Od czego zaczynamy? Pętla ekstra, już widzę, piszecie, jest jasne. Potem warunek do pętli. Jeżeli widzę, jeżeli widzę wyspę lewo, to rysuję wyspę na prawo. Tak. Z tym, że chciałbym, żeby jak widzę tutaj wyspę, to nie chcę rysować w tym miejscu, tylko w tym, więc najpierw muszę przesunąć się o jeden pikselek w prawo, narysować tą wyspę, czyli wykona się ten kod. Się narysuje tutaj wyspa, platforma i chcę, żeby wskoczyć z powrotem tutaj. No i przesuwać się w górę. Będziemy działać tutaj w pionie. No dobra.
Ruszamy, pętla się zaczyna, sprawdza, nie ma, przesuwam się do góry. Jest, przeskakuję w prawo i rysuję. Ok, pięknie zadanie wykonane. Pętlę warunkową mamy sprawdzoną. Może szerokość i wysokość też będzie nam się przydawało, bo użyjemy dzisiaj szerokości i wysokości w naszej grze, którą stworzymy. Zobaczcie tutaj na tym przykładzie. On pokazuje nam, że nie trzeba liczyć tych pól, które znajdują się na naszej planszy, tylko kod może wykonać się przez całą wysokość obrazka. Przez całą wysokość tutaj obrazka. Co to znaczy? Zobaczcie, zaczyna się pętla z taką strzałeczką i ta pętla będzie działała do wtedy, do kiedy nie skończy się nasza plansza. Czyli tutaj stertę skrzynek będzie rysował króliczek. Może tutaj przykład, zadanie drugie. Od czego zaczniemy? No, Piotrek, zastanów się, czy na pewno pętla. Adam ma rację. Zaczynamy od bloczka w górę. Bo chciałbym znaleźć się tutaj. Bloczek góra. Teraz dopiero wchodzi nasza pętla. Chciałbym rysować przez całą wysokość obrazka. Rysować kaktusa. W ten sposób, tak? Sprawdźmy, czy na pewno. No okej. I co jest nie tak, proszę mi powiedzieć. Okej. Nie dodaliśmy czubka. Kaktusa. Teraz pytanie, czy nasz króliczek będzie przesuwał się teraz w górę przez całą wysokość obrazka? Dobra, macie rację. Ten, kto pisze nie. Teraz? Co się wydarzy? I tak jak mówiliście, mamy narysować na końcu czubeczek kaktusa. Dobra, zróbmy to zadanie. Czyli ten kod powinien wyglądać w ten sposób. No tu nie będziemy męczyć tego przykładu drugiego. A może zamiast przykładu drugiego zadanie o. Zadanie trzecie, czyli działanie po horyzoncie, działanie po szerokości obrazka. Jeśli nie pamiętam, co oznaczają dane bloczki, to literka I. W tym przypadku trzy bloczki do wykorzystania. Muszę narysować kolce przez całą szerokość obrazka. Prosta sprawa. Zaczynamy. Okej. Przykład czwarty. Korzystając z wysokości obrazka musimy pamiętać, że liczba, której używamy do rysowania na co drugim pikselu musi być mniejsza dwa razy. Dlatego wystarczy podzielić wysokość obrazka przez 2. Zobaczcie, wchodzi nam dzielenie. To znaczy, że jak chciałbym narysować coś na połowie obrazka. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tak? Czyli co drugi piksel się zapełnia. Wystarczy, że w pętli wysokości podzielę sobie przez 2. Może tutaj będzie. O,
To jest zadanie, które nam umożliwia zrozumienie tego. Może zostawię bloczek w górę. No, Piotrek, nie spamuj, bo dostaniesz banika eleganckiego. Dobra, świetnie. I Filip już tutaj zaczyna. Pisze, że pętla. Pętla. Co dalej? Kaktus w prawo, w prawo. Dobra. Kaktus w prawo, w prawo. Szerokość na pół. Maksymilian ma rację. Tak, czyli tutaj wstawiam sobie dzielenie. Szerokość na pół. No dobra, sprawdźmy. Ok, świetnie. Nasz kod wykonany. Zajmiemy się może trampolinami i grawitacją. Jeśli chodzi o grawitację, tutaj na razie na przykładzie trampoliny, zobaczcie. W tym przypadku, jeżeli króliczek zobaczy sprężynę, trampolinę naszą, to podskoczy i spadnie. Czyli to jest dosyć. Tutaj już wchodzi nam sterowanie. Można to zrobić za pomocą myszki, sterować królikiem, albo za pomocą klawiatury. I teraz, jeśli króliczek zobaczy trampolinę, to podniesie się piksel w górę, następnie opadnie piksel w dół. My sobie rozbudujemy tą grawitację. Oczywiście zaraz. Może przykład drugi. Tutaj przykład drugi też fajnie wyjaśnia to, co będziemy dzisiaj używać, to, co chciałbym, żebyście się nauczyli. Czyli jeżeli króliczek zobaczy trampolinę ściśniętą, narysuje trampolinę rozwartą i podskoczy dwa piksele do góry i spadnie. Czyli sprawdzam. Rysuję, tak? Tutaj już nie zmienia tej trampoliny. My sobie potem będziemy tak robić, żeby ta trampolina z powrotem wyglądała w ten sposób. Oczywiście ta grawitacja również będzie bardziej rozbudowana. Tak? Czyli jeżeli króliczek widzieć trampolina, to króliczek rysować wyciśniętą trampolinę dwa razy w górę, dwa razy w dół. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe. Jeśli chodzi o kod, zobaczcie, on się wykonuje cały czas. Tak. Zobaczcie, tutaj w tym miejscu. On cały czas sprawdza, tak? Do przykładu trzeciego. A może gdzieś dalej. Jeśli chodzi już o grawitację. Tutaj trampoliny nas uczą, że zwróć uwagę, że dzięki usunięciu spadania z instrukcji warunkowej możemy sterować królikiem w locie. Spróbuj wylądować na następnej trampolinie. Czyli tutaj podniesie nas. No, zobaczcie w sumie, jak to wygląda w praktyce. Tutaj wykonuje się cały czas kod taki, że ściąga mnie w dół i sprawdza królik, czy widzi trampolinę. Może to trochę przyspieszę. Lecę do góry i ściąga mnie w dół. Lecę do góry. Ściąga mnie w dół. Jestem w stanie już lecieć do następnej trampoliny. No, będzie się to przydawało nam. Oczywiście. O, może tutaj najprostsza. Zrobimy sobie grę. Czyli też wprowadzę tą grawitację taką, jaką będziemy używać w grach. Czyli jeżeli króliczek nie widzi nic, czyli widzi puste pole, zobaczcie, czyli w każdym miejscu, w którym będzie tutaj, to króliczek opada na dół. Może tutaj użyjemy trampoliny, czyli jeżeli króliczek widzieć trampolinę, to króliczek będzie leciał w górę. Tutaj o,
Może 2 piksele wystarczą. Zrobimy mu 3. O 3 piksele w górę. Zobaczcie, jak to będzie wyglądać w praktyce. Teraz dzięki temu, że narysowałem, dałem mu taki kod, że jeżeli króliczek widzieć nic, to będzie spadać w dół, to będzie mógł wejść na nasze pole, które jest zapełnione jakąś inną grafiką, w tym przypadku drabiną, i będzie mógł po nim chodzić, tak? Nie będzie spadał tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Ten kod przyspieszę trochę. Skakuje. On cały czas opada, bo tutaj wykonuje się ten kod, bo nie widzi tutaj na tej wysokości nic. Ale mogę skoczyć na drabinę. On teraz widzi drabinę, więc kod grawitacji się nie wykonuje. Mogę, no w tym przypadku wejść, załóżmy, no tutaj na platformę. W ten sposób. Tak? Mogę wejść sobie tutaj na platformę. Jeśli chodzi o trampolinę, no to jeszcze fajną animacją by było, jeśli ta trampolina, wybijając nas, by wyglądała na trampolinę tą z taką dłuższą sprężynką. A jak będę spadał, to chciałbym, żeby zamieniała się z powrotem w taką wciśniętą trampolinę. Jak to zrobić? W jaki sposób to zrobić? Jeśli nie wiesz, kiedy wyniki konkursu, to zapraszam na Facebooka naszego. Tam się wszystkiego dowiesz. I tutaj ma Eryk rację, czyli jeżeli króliczek widzi wciśniętą trampolinę, to króliczek rysować wyciśniętą trampolinę, a jeżeli widzi wyciśniętą trampolinę, to adekwatnie na odwrót. Mamy ją wcisnąć. I zobaczcie już, jaką fajną animację zrobiliśmy z działającym skokiem. Zobaczcie. No nie zmienia mi trampoliny. Dlaczego? Zmienimy sobie w ten sposób. I wszystko będzie jasne. Tak. Spada, zamienia z powrotem. I zobaczcie, jak to już fajnie wygląda ta animacja. No dobrze. Czyli grawitację poznaliśmy, trampoliny również poznaliśmy. To może przejdziemy do zaprojektowania gry. Jakiejś prostej. Może w programie, zobaczcie, tutaj jeszcze nie wytłumaczyłem wam, osoby, które nie wiedzą. Tutaj znajduje się w menu startowym w widoku kursów taki bloczek, taka możliwość wejścia do mojej twórczości. Tutaj mogę sprawić, żeby no wam wolną rękę w budowaniu, tak? Czyli mogę budować sobie gry w jakiś tam sposób określony. Zobaczcie, tutaj akurat wykonaliśmy na poprzednich zajęciach taką grę. Może tutaj na tym przykładzie pokażę gry. Tutaj będzie. Tutaj wykonaliśmy sobie taką grę. No wymyśliliśmy sobie, że króliczek ma dotrzeć do marchewki. Zobaczcie, tutaj pojawia się nowy bloczek, bloczek zakończenia programu natychmiast. No w tym przypadku, jeśli dostanę marchewkę, to chcę, żeby nasza aplikacja, nasza gra się zakończyła. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Zaraz taką grę sobie napiszemy również, tylko jeszcze z wykorzystaniem grawitacji, z wykorzystaniem szerokości. Tutaj mnie znosiło na dół za pomocą pętli.
za pomocą bloczków jeżeli. Kluczyk zabrałem. Zamieniłem sobie kulkę na monetę i skończyłem grę. No dobrze, może zrobimy sobie grę w drabinki. Czy patrzę, czy tutaj mam puste pole jakieś. Pola te tutaj różnią się wielkością. Tak? Czyli tutaj akurat będziemy używać pola 15 na 15. Ok, z drabinami grę chcemy zaprojektować, chcemy użyć szerokości i wysokości do przenoszenia królika, jeśli skusi, to przeniesie nam go do tego miejsca podstawowego i narysujemy sobie również jakąś planszę. Tylko jeszcze tutaj wyciszymy Piotrka. Ok. No dobra, stwórzmy sobie jakąś planszę, może z założeniem takim, że mamy dotrzeć do, mamy dotrzeć tutaj do zamkniętego pola, no może jakiś świąteczny akcent, jajeczko sobie weźmiemy. Poużywamy drabin, będziemy tutaj wykorzystywać grawitację, platforma, ok, może jeszcze tutaj sobie użyjemy drabiny w ten sposób, w tym miejscu będziemy mogli zdobyć klucz do naszej kłódki. O, może tak to zrobimy, żeby to miało sens. Spróbujemy klucz do naszej kłódki. Będziemy używać trampoliny. Albo może zwykłego podskoku, czyli tak. Tutaj sobie jakoś to zablokujemy. O, w ten sposób. Tutaj może w ten sposób. Może zrobimy sobie nawet teleport, czyli bloczek. Zrobimy sobie w ten sposób. Jak wejdę tutaj, to pojawię się w tym miejscu. I tu może jakąś część labiryntową sobie zrobimy. W ten sposób. W ten sposób. Załóżmy, że tutaj do zdobycia będę miał marchewkę. No okej, okay, taka plansza. No i musimy napisać teraz do niej kod. Czyli chcemy tutaj użyć grawitacji. Tą grawitację już uczyliśmy się. Wiemy, jak to zrobić. Chcemy zebrać klucz. Chcemy, żeby jak królik spadnie na kolce, to żeby przeniosło go maksymalnie w lewo i maksymalnie w dół, tak? Czyli w każdym miejscu, gdzie spadnie na kolce. Może o, jeszcze tutaj sobie dodamy to w taki sposób. No dobra. I użyjemy jeszcze trampoliny.
Tak, w ten sposób. OK. Czyli zaczniemy od trampoliny. Macie pomysł, jak to zrobić? Robiliśmy to. Jakiego bloczka użyjemy, żeby zaprogramować naszą trampolinę? Warunek. Tutaj Mateusz, jasne, ma rację. Igor, tak. Kiedy widzi? Jeżeli króliczek widzi trampolinę, to chciałbym, żeby ją rozprężał, tak jak już sobie robiliśmy wcześniej. I leciał może no 1-2 piksele w górę. OK. Mamy zrobioną trampolinę. No jeszcze będzie widział rozprężoną, to chciałbym tą animację trampoliny. Będzie ją sobie ściskał. Grawitacja. Jak robimy grawitację? W jaki sposób zrobimy grawitację? Kiedy widzi białe pole? Tak, Zofia pisze. To spada w dół. Tak. Czyli grawitacja. Jeżeli widzi puste pole, to opada w dół. OK. Sprawdźmy, jak to wygląda. Jak to wygląda do tej pory. Przyspieszymy trochę ten kod. OK, trampolina działa. OK, tutaj jeszcze koltów nie mamy zaprogramowanych na szczęście, bo bym spadł. Może, żeby to ułatwić, to wrzucimy sobie większy skok na 3 pikselki. Zobaczcie teraz. Nie będzie problem. Czyli jestem w stanie dostać się po klucz. Teraz pytanie, jak zabrać klucz? W jaki sposób zabieramy klucz? Zofia ekstra. Tak, jeżeli widzi klucz, rysuje pustkę. Czyli jeżeli króliczek widzieć klucz, i tu będzie klucz koloru niebieskiego, rysuje zamiast tego puste pole. W ten sposób. Czyli ten klucz nam nasz króliczek zbierze. Tak. OK. Teraz będziemy chcieli spaść tutaj, czyli to już nasza grawitacja temu pomoże. A tu może jeszcze dobuduję coś takiego. Tu może dobudujemy o tak, w ten sposób. I teraz chciałbym, jak spadnę, żeby nasz król, o tu będzie bardziej pasować chyba ta strzałka. I następnie, o, załóżmy w taki sposób to zrobimy. W taki fajny sposób to zrobimy. I tak. Tutaj wezmę klucz, grawitacja pomoże mi spaść. Tutaj, wchodząc na strzałkę w prawo, chciałbym, żeby mnie przeniosło tutaj. To znaczy, że jak zobaczy kolce, to przegrywa. Tak, Igor, masz rację, zaraz do tego dojdziemy. Na razie strzałeczka w prawo, czyli jak zobaczy strzałkę w prawo, to przesunie mnie o jeden blok w prawo, o jeden bloczek w prawo, a jeżeli zobaczy strzałkę do góry, to chciałbym, żeby poszedł mi w to miejsce, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pikselków w górę. Użyjemy do tego, tak, Adam ma rację, pętli. Czyli jeżeli króliczek zobaczy strzałkę w górę, to tutaj jeżeli wkładam pętlę, ile razy było? 12, tak? Tam było 12 chyba. 12 w górę, no i przeniesiemy tu, no to może damy mu jeszcze ułatwienie, żeby od razu go przeniosło do teleportu, czyli tutaj w prawo też.
No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda w praktyce. Wystartujemy. No okej. Okay. Trampoliny działają. Po drabinie wchodzić mogę. Kluczyk zebrałem. Grawitacja działa. Teraz sprawdzanie naszych strzałek. Czy działają nasze strzałki? Przesuwa mnie w prawo. Wybijam je do góry do teleportu. Ok. Fajnie. No i teraz musimy wprowadzić działanie kolców. No, co chcemy, żeby się działo, jak króliczek wejdzie nam na kolce? Spadnie gdzieś tutaj na kolce. Chciałbym, żeby przeniósł się tutaj do tej pozycji startowej. Jak to zrobić? Tak, tak. Jeżeli zobaczy kolce, to na spawn idzie. Maksymalnie w lewo, maksymalnie w dół. Tak, tak. Zofia ma rację. Tutaj nie będę chciał zakończać działania naszego kodu, tylko chciałbym, żeby króliczek, jeżeli króliczek zobaczyć kolce, to króliczek przenieść się maksymalnie w lewo na naszej planszy, czyli na przykład jak spadnie w tym miejscu na kolce, to przeniesie go maksymalnie w lewo i w dół, przez całą szerokość i przez całą wysokość planszy. Czyli na spawn, tak? I w dół, tutaj po wysokości, w dół. No okej, czyli zaprogramowaliśmy nasze kolce. Sprawdzimy, czy działają. Okej, będą działać prawdopodobnie, jeszcze sprawdzimy zaraz w tym miejscu. Chciałbym jeszcze zebrać marchewkę, czyli tak jak zbieraliśmy klucz, pamiętacie, jak to się robi? Używamy pętli jeżeli i jeżeli widzę marchew, to rysuję zamiast niej pustkę. Tutaj jeśli chodzi o kłódkę, zrobimy to samo. Kłódeczka będzie to samo. Czyli zobaczy kłódkę, narysuje nam nic, otworzy nam wrota. No i zobaczy jajeczko i zakończenie gry. Jaki bloczek do zakończenia gry? Tak jest. No niezły spam z tymi x-ami. Ale macie rację. Czyli jeżeli zobaczy jajeczko, kończy grę. No dobra, wychodzi na to, że mamy napisane. Dobra, sprawdzamy działanie naszego kodu. Tutaj przydaje się teraz, zobaczcie, ten suwak, bo jakbym puścił go sobie wolno, to zanim ten cały kod przejdzie, tak, zobaczcie, jak to wolno teraz działa. Ja klikam, nic się nie dzieje, czekam, aż kod dojdzie do miejsca, w którym pozwoli mi przemieścić królika. Przyspieszam. No dobra. Sprawdzamy, czy działa. Trampoliny działają. Kolce działają. Sprawdzimy kolce tutaj. Jak to wygląda. Dobra. Skakuję. Może od razu do kolców pójdę. Od razu do kolcy pójdę. Sprawdzić, jak to działa. A, tu jeszcze ważna sprawa. Nie zrobiliśmy sobie platformy, po której możemy się przemieszczać. Może tutaj marchewkę. Damy tak. No dobra. Sprawdzamy. Czy nasze kolce działają? I czy przeniesie nas na spawna? Dobra. I teraz wejdę na kolce i powinno przesunąć mnie maksymalnie w lewo.
i w dół. Sprawdźmy. OK, jestem na spawnie. Czyli nasza prosta platformówka działa. Idę po kluczyk. Idę po kluczyk, OK. Przesunięcia działają. Najprostszy teleporcik działa. Tutaj problem, jak zdobyć marchewkę. Pojawił. No, wystarczy, że tutaj dorysujemy sobie w ten sposób. W ten sposób. I tutaj w ten sposób. Mhm. I zobaczcie, już najprostszą platformówkę jesteście w stanie dzisiaj stworzyć z grawitacją. Zobaczmy, czy tutaj się uda zdobyć tą marchewkę. Aha, jeszcze sobie zablokujemy. Jeszcze sobie zablokujemy. Za chwilę pokażę wam, jak zablokować skrzynkę. Grawitacja działa. No okej, okay. Kluczyka nie mam, więc... Blokowanie skrzynek, żeby na przykład jak wejdę na skrzynkę, żeby mnie wypchnęło w górę. Czyli jeżeli króliczek widzi skrzynka, króliczek w górę. Żeby jak wejdę przez przypadek na skrzynkę, żeby ta skrzynka mnie wypychała. No okej, okay. Najprostszą platformówkę mam stworzoną. Jeszcze zobaczmy, spróbujmy ją teraz przejść do końca. Okej. Okay. A no i właśnie tutaj wszedłem na nasze skrzynki. Skrzynki ciągną nas w górę. Okej. Okay. Grawitacja, wykorzystanie grawitacji. OK, zabieram jajeczko i wygrana. No dobrze, umiecie użyć pętlę, jeżeli umiecie użyć szerokość i wysokość, umiecie użyć rysowania, zagnieździć pętlę w pętli, jeżeli, czyli w pętli warunkowej. Dzisiaj ode mnie to będzie wszystko. Jeszcze podrzucę wam linki do pobrania naszej aplikacji. Oczywiście pojawi się... No tutaj z błędem napisałem chyba. Jeszcze pojawi się ten webinar na naszym kanale na YouTubie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, do czego będą dotyczyć kolejne webinary, to na naszej stronie z... Tak, będą webinary po świętach oczywiście. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie będą webinary, to tutaj podsyłam link. Tutaj podsyłam link. Jak wejdziesz, to będziesz miał tabelkę z webinarami. Oczywiście te webinary również tam pojawiają się na Facebooku. Możecie sobie odwiedzić naszego Facebooka. Możecie wpaść też na naszego Insta. Na Twittera, jeśli macie, również możecie wpadać. Na YouTubie ten webinar powinien pojawić się może jutro, pojutrze. Jeszcze tutaj Piotrek mówi, że mam coś kupić na moim do mojego awatara. No dobra, zobaczymy. Mam 11 gwiazdek. Co kupujemy? Może coś świątecznego się znajdzie. Kawkę. No i to jest dobry wybór. Kawusia musi być. OK. Życzę wam miłych świąt. Do zobaczenia po świętach. No ja nie jestem Krzysztof Krzywdziński, ja mam na imię Marek. Do zobaczenia po świętach. Jesteśmy w kontakcie. Tabelka jest do dziś. Nowa tabelka pojawi się, no na czasie powinna się pojawić.
Dzisiaj lub jutro.